tych, co tu przyszli, to dzień wspomnień, zadumy, żałoby. Nieraz żałoby, której nie ukoiły i nie ukoją lata. W Polsce ten dzień to dzień zmarłych, poległych i zaginionych. Groby żołnierskie. Wiele grobów żołnierskich przybyło w naszym pokoleniu w Polsce i daleko od Polski. Miejsca zbrodniczych egzekucji hitlerowskich otoczyli opieką harcerze warszawscy. Tutaj nie było grobów. Tu były krematoria Oświęcimia. Cmentarz milionów, którym mordercy odmówili nawet prawa do ludzkiej śmierci. Pamiętamy o naszych bliskich, tych, co od nas odeszli i tych, których nam zabrano. Pierwsze jednostki niemieckie przekraczają granice Francji. Oto pod jaką formą objawiły się ludności Szampanii porozumienia NATO przyznające Bundeswehrze bazy na ziemi francuskiej. Mundury nieco zmienione, buty już nie stukają. Zostały przy tym wydane ścisłe instrukcje zalecające fraternizację i wzajemną sympatię. Operatorzy kroniki francuskiej zrobili, co mogli, by osłodzić publiczności przełknięcie tej pigułki. Przed rocznicą rewolucji październikowej otwarto w Warszawie wystawę pierwszych wydań dzieł Włodzimierza Lenina. Podobizny rękopisów, listów pisanych z więzienia, artykuł dla prasy polskiej. W latach carskiej przemocy, gdy ruchem rewolucyjnym kierowała w podziemiu garść nieugiętych ludzi, powstawały pierwsze dzieła Lenina. A oto dzieła Lenina roku 1960. Dzieła rewolucji i 43 lat pracy narodu. Były wśród nich lata głodu i ciężkich wyrzeczeń. Były lata wojny i odbudowy. Niektórym trzeba było triumfu Sputników, by dojrzeć, jak się zmienił ten kraj od lat, gdy Włodzimierz Iljicz Lenin na skrawkach papieru pisał z niezłomną wiarą, co przyniesie rewolucja, o której nie wiadomo było jeszcze, że nazywać się będzie październikowa. Proszę Państwa, dorobek dziesięciolecia Mazowsza, a ściślej skromna i zupełnie nieduża część dorobku. 25 razy obchodzono śluby i wesela w tym zespole, który stał się ulubieńcem Polski i sensacją zagranicy. Na ręce pani Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, która po śmierci twórcy zespołu Tadeusza Sygietyńskiego prowadzi jego dzieło, wiele serdecznych podziękowań i gratulacji w dniu dziesięciolecia. W Karolinie trwają przygotowania do występu jubileuszowego. Witold Zapala, wychowanek zespołu, prowadzi ćwiczenia baletowe. Proszę nie wyganiać operatora, przecież uroki Mazowsza oglądały miliony widzów od Tokio i Pekinu po Londyn i Monte Carlo. Nowego programu, nowe kostiumy. A kostiumy i repertuar dawno już przekroczyły granice Mazowsza. Dziś w programie zespołu są pieśni i tańce z 17 rejonów Polski. Do występu jubileuszowego przygotowano m.in. nowe pozycje kaszubskie. Najmłodszym i najruchliwszym jubilatom w Polsce wielu sukcesów w życiu i na scenie.
sale Muzeum Narodowego w Warszawie codziennie przewijają się tłumy zwiedzających. Wystawa sztuki starożytnej. Składa się ona z rzadkich i cennych pozycji ofiarowanych w wieczysty depozyt przez słynny paryski Louvre. Eksponatów reprezentujących rzeźbę i sztukę użytkową Egiptu, Grecji, Etrurii i Rzymu wzbogaci nasze zbiory muzealne. Jest tylko jeden kłopot. Muzeum w dni powszednie zamyka się o 4 po południu, równocześnie z urzędem podatkowym. Sztandar Młodych zapoczątkował akcję Wenus zaprasza wieczorem. Chodzi o otwieranie muzeum w godzinach wieczornych. Panie ministrze kultury, prosimy bardzo, chcielibyśmy mieć okazję do nocnych spotkań z Wenus i tańczącym satyrem. Amerykański sax tenor, jeden z najwybitniejszych wirtuozów jazzowych świata, był główną atrakcją tegorocznego międzynarodowego Jazz Jamboree w Warszawie. Ze Stodoły przenosimy się do Filharmonii, gdzie pod dyrekcją Matuszkiewicza gra wielki zespół jazzowy grupujący wszystkie sławy i znakomitości polskiego jazzu. Władysław Jagiełło na perkusji święci nowe triumfy w 550 lat po Grunwaldzie. Polska NRD na ringu gdańskim. Waga Kogucia. Bendik w białej koszulce walczy z Niemcem pozerem. Nasz medalista olimpijski miał w dwóch rundach trudną przeprawę, ale szybka, doskonała trzecia runda zapewnia mu zwycięstwo. W wadze lekkiej przeciwko Minszał debiutuje w zastępstwie Paździora Grudzień. Niemiec był już raz liczony. Polak znów atakuje i swój debiut w reprezentacji kończy pierwszym zwycięstwem. Prowadzimy 8-0. Na ringu Walasek i Heinrich. Młody Niemiec odważnie próbuje odgryzać się naszemu wicemistrzowi olimpijskiemu, ale to ciężka sprawa. Atak w zwarciu? No tak, Niemiec już drugi raz na deskach. Pan Felix jest olimpijsko spokojny. Przy stanie 14-4 walczą Jędrzejewski i Wollner. Ostra, szybka walka jak na wagę ciężką. Jędrzejewski nie daje chwili wytchnienia. Ale kop! No tak, to już na dzisiaj wystarczy. Wygrywamy 16-4.